Siemka, z tej strony Prosołt i witam was w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie, z tego co pamiętam, misję oraz Dolinę Hogwartu na 100%. W tym odcinku zmienimy trochę tor, ponieważ, jak dobrze pamiętacie, tutaj, żeby zrobić Dolinę Hogwartu, muszę mieć dostęp jeszcze do tak zwanej lokacji, powiem to najpierw po angielsku, The Gilded Perch. Po polsku to powinno się nazywać pozłacana albo złocona żerć, jakoś tak. I dostęp tam dopiero będziemy robić, będziemy tam wchodzić dopiero jak zrobimy wątek z Poppy. Jednak to nie będzie ta misja, ponieważ tamta misja z Poppy będzie się nazywać jakoś inaczej. Na pewno to nie było nic z centaurem ani z kamieniem. Chyba, że się mylę. Zobaczymy zresztą, jak będziemy to robić, ale raczej nie będzie to w tym odcinku, ponieważ ja w końcu znalazłem troszeczkę wolnego czasu, żeby dowiedzieć się, gdzie są niektóre strony przewodnika, strony przewodnika i skrzynie skarbów. Tutaj właśnie dostałem się już do gabinetu dyrektora. Trochę ciężko, znaczy nietypowo się, powiem wam, tak tam wchodzi. Czekajcie, w jakim to było oddziale? W wielkich schodach? Tak, muszę iść do Izby Pamięci. No i tak jak widzicie, tutaj właśnie mamy tą izbę. Musimy sobie tutaj pójść na prawo. Takie koło sobie zatoczyć. O właśnie, i mamy schody na górę. Ja chyba tutaj nawet wchodziłem raz. No i tak jak słyszycie, dzwoni coś. Coś tutaj dzwoni, tylko to nie będzie w tym gabinecie. Ja sobie tylko tą skrzynię zbiorę. Tam jest punkt szybkiej podróży, no i nade mną jakoś tak dzwoni ta strona przewodnika. No i musimy tutaj dojść do samego końca. Wydaje mi się, że to są chyba jakieś pokoje nauczycielskie czy coś. Czy tam sypialnie nauczycieli. Dosyć ciekawie to zrobili. No i jak wejdziemy sobie jeszcze tutaj na górę, to mamy jeszcze kolejne schody na górę, że tak powiem. Ale najpierw pójdę sobie tutaj do tego pokoju, bo widzę, że tutaj jest jakaś skrzynka. Potrzebujemy alohomory na trzecim poziomie aż. Revelio. O, odblokowałem i chciałem iść na górę, nie? Zimowa czapka z owczej skóry. Ogólnie nie znalazłem wszystkich stron przewodnika jeszcze. Nie znalazłem jeszcze niczego, co mi brakuje w skrzydle astronomicznym i w skrzydle dzwonnicy. Jeszcze parę mi brakuje. Dwóch stron przewodnika nie znalazłem poza nagrywaniem jeszcze w Wielkich Schodach. I skrzydło południowe. Tutaj znalazłem tylko skrzynię skarbów, ale strony Rebellion przewodnika jeszcze nie znalazłem. Zobaczymy, może tutaj jeszcze coś więcej jest w tym gabinecie dyrektora, bo ja się tam nie chciałem jakoś bardzo, bardzo zagłębiać, żeby mi nie wbiło trofeum. Kochana siostro. Bardzo ucieszyła mnie twoja ostatnia sowa. Wygląda na to, że jak zwykle śmiało podejmujesz wyzwania, które stawiają przed tobą nie tylko uczniowie, ale i dyrektor szkoły. Twoja cierpliwość nie zna granic. Skoro już o cierpliwości mowa, dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla Garetha. Twoje przeczucia okazały się słuszne. Równowaga dyscypliny i twórczej zachęty to wszystko, czego potrzebuję. Przyznaję, że cieszy mnie, iż jego koledzy z klasy zastąpili mu rodzinę w kwestii próbowania jego najnowszych mikstur. To wspaniałe, że Garrett zawsze potrafi zachęcić tylko tych szczęśliwców, w cudzysłowie.
i nigdy nie wspomina o możliwości wystąpienia niepożądanych reakcji. No cóż, muszę już kończyć. Przepraszam za tak krótką notkę. Wygląda na to, że najmłodsza wpadła w niezłe tarapaty. Rzuciła krasnalem ogrodowym sterowalne śliwki sąsiada. Znowu. Mam jednak nadzieję, że zobaczymy się podczas wakacji. Przesyłam pozdrowienia. G. Revelio. Ciekawe, czy chodzi o Garetha Wesleya, ale stawiałbym, że chodzi o niego. Dawno Garetha Wesleya w ogóle nie widziałem. Jeszcze tutaj wolę sobie poreweliować. Mimo wszystko. Dobra, lecimy na górę. Tutaj mamy kolejny pokoik zamknięty, do którego też sobie wejdziemy. Żebym ja później nie miał żadnych wątpliwości, jak będę widzieć już jakieś skrzynie na rentgenie. Z Revelio. Nie wiem, czy to na kolejne notki nie będzie. Tak, coś tutaj jest w drugim pokoju. Dobra, zbiorę skrzynię i zbiorę zaraz notatkę. Revelio. O, to jest gabinet profesor Hekat. W nawiązaniu do naszej rozmowy napisałem do znajomych z Gringotta. Wszyscy potępili działania Ranrocka, a niektórzy wręcz zasugerowali, że jego motywy mogą być inne niż to się wydaje. Z tego co słyszałem o sposobie, w jaki traktuje swoich pobratymców, którzy nie chcą do niego dołączyć. Opinia moich znajomych z banku wydaje się słuszna. Będę panią informował, jeśli dowiemy się czegoś więcej. Na razie jednak musimy pozostać czujni. Z poważaniem, Aesop Sharp. Revelio. Czekajcie, bo tu chyba gdzieś... A właśnie, tu było lustro. Jeszcze z motylem. Tutaj widzicie, tutaj na mapie już się pokazują dwie skrzynie skarbów. Będzie jeszcze trzecia w gabinecie. Revelio. I ogólnie... Tutaj te drzwi prawdopodobnie są trzecim sekretem Hogwartu. Jednak ja na ten moment nie wiem, jak ja mam to zdobyć. Nie wiem, czy ja muszę Confringo rzucić, Incendio, czy może Glacius, czy może Axio, czy może Defindo, może Tepulso. Avada Kedavra, nie mogę. Nic nie wchodzi. Tutaj widzicie. No i tutaj najpierw zbierzemy sobie stronę przewodnika, która jest tutaj. Jest to właśnie chimera z gabinetu dyrektora. Schody prowadzące do gabinetu dyrektora strzeżone są przez zaczarowaną chimerę, która pozwoli ci przejść tylko wtedy, gdy podasz hasło. Choć i tak ciężko pojąć cokolwiek, kogokolwiek, kto chciałby odwiedzać obecnego lokatora tego biura. Dobra. I ja muszę się upewnić, że to się zaliczyło do wielkich schodów, ale raczej powinno. Tak, zaliczyło się jak najbardziej. Tutaj już sobie x-ikiem zaznaczę, że jedną już sobie stronę przewodnika zebraliśmy. Teraz bierzemy się za drugą, która będzie również w tym miejscu. Lumos. No i dobra, i to było gdzieś na dole, czy gdzie?
Nie, wydaje mi się, że to będzie chyba na górze. Jakoś. Chociaż czekajcie. Nie, tutaj niczego drewnianego nie widzę. No, wydaje mi się, że na górze będzie. No i tu jest właśnie ten gabinet dyrektora. I tu jest jeszcze w ogóle jakieś zejście na dół i nie wiem, czy tam czasami jeszcze czegoś nie będzie. Tu jest strona przewodnika, wiem, ale ja szukam Lumos. Motyla, czyli ona chyba będzie na dole. Czekajcie jeszcze raz, jak to wygląda. O, to wygląda jak jakaś pięcioramienna gwiazda. O, mamy. Wystarczyło troszeczkę cierpliwości i całkowite zejście na dół. Upewnię się też, że to należy do wielkich schodów. Oczywiście, że należy. Revelio. Dobra, no i tutaj na górze, właśnie tutaj jak jest krzesło dyrektora, to tutaj właśnie mamy stronę przewodnika. Śpiące portrety. Nie wszyscy dyrektorzy i dyrektorki lubią przeżywać codzienne wyzwania związane z prowadzeniem szkoły czarów i magii. Niektórzy wolą się zdrzemnąć, gdy to tylko możliwe. Dobra, i te śpiące portrety... Też sobie zaznaczam do wielkich schodów, bo no, to już jest raczej oczywiste. Patrzcie, jeszcze tutaj może być jakaś strona przewodnika za tymi drzwiami. No i tu mamy skrzynię skarbów. Też królewska niebieska. Uchwyt mamy. O. Ładna. Nie pasuje mi do tego białego, ale ładna jest. Dobra, zaznaczę też, że ta skrzynia skarbów już została zaliczona. No i tutaj przy tiarze przydziału mamy kolejną stronę przewodnika. Tiara przydziału. Ten zaklęty kapelusz został stworzony przez czterech założycieli Hogwartu jako sposób na przydzielanie uczniów do jednego z czterech domów szkolnych. Uzdolniona w legilimencji tiara przydziału potrafi zajrzeć do umysłu osoby, na której głowie spoczywa, co pozwala określić zdolności i myśli tej osoby. Tak, pojęcie legilimencji. Możemy się z tym spotkać w Harry Potterze i Zakonie Feniksa, jak to właśnie Snape stosował legilimencję na Harrym, żeby mógł kontrolować swój umysł przed Voldemortem. No i dobra, tutaj mamy kolejną stronę przewodnika. Czy coś mi jeszcze tu dzwoni? Coś dzwoni, ale to w innym pokoju. Kurde, mam notatki też.
Dobra, najpierw skrzynię. Boże, dyrektor, tylko 30 galeonów. Za co on tą szkołę utrzymuje? Za co? Pizdaje, co? Dobra, przeczytamy sobie ten. Pokwitowanie. Tonik do włosów, wosk do wąsów, pomada z korniczaka, grzebień, perłowy uchwyt, drapaczka do pleców, złoty uchwyt, bachanocyt. Opłacono z niewielkiej części, rachunek za resztę wysłano do ministerstwa. Pokwitowanie z apteki. Lekarstwo na czeraki i fiolka. Revelio. Podpiję mu herbatę. Dobra, może pójdę najpierw tutaj. Tak, bo tutaj mam dwie skrzynie skarbów. Alohomora. Dobra. Revelio. I tu jest chyba jego sypialnia. Ej, ale patrzcie. W ogóle tutaj to na górze. Ej, co tu robi ten dyrektor? On mi tu w ogóle pozwala wchodzić? Drogi Fineasie, dzieci pytają, kiedy wrócisz. Belwina w szczególności czyni to codziennie przy śniadaniu i zapada w przygnębienie, gdy odpowiadam jej, że po prostu zapewniasz jej jakość jej wykształcenia. Sirius i Fineas rzadko wysyłają misowe, ale kiedy to czynią, nigdy o tobie nie wspominają. Na pewno są dumni z tego, co robisz dla Hogwartu. Mieć ojca dyrektora to olbrzymi zaszczyt. Merlinie, dopomóż. Cygnus zaczyna raczkować i lata za Arcturusem. Niczym niechciany cień. Arcturus błaga o eliksir niewidzialności i szczerze mówiąc wcale mu się nie dziwię. Może i bym go uważyła, gdyby nie to, że Cygnus uraczyłby mnie nieopisanym łukaniem. Może zobaczymy się podczas następnych wakacji szkolnych, ale nie naciskamy. Jakoś sobie poradzimy, Ursula. Revelio. Podwaliłem mu eliksir wiganowy. Wygrzebałem mu chyba łupy ze trzech skrzynek. Ej, co jest? Gdzie to jest? Chyba na górze. A nawet jeśli jak na tą górę wejść? To też mnie ciekawi. Chyba, że przy tych drugich drzwiach dopiero. Alohomora. Dobra. What the hell? Revelio. Alohomora. Czyli wchodzimy na górę rzeczywiście. I chyba tam będzie ten najwyższy punkt Hogwartu, bo za dojście do najwyższego punktu w Hogwarcie jest trofeum do zdobycia. Więc wydaje mi się, że to będzie raczej tutaj. Revelio. Tak, pokój z widokiem. Zdobyto trofeum. Profesorze Black,
Proszę w odpowiedzi na list z dnia 20 września. Nie zamierzam zrewidować procesu rekrutacji do Hogwartu. Pozdrawiam. Faris Spavin, minister magii, Londyn. Co to jest? Klucz wstępu. Aha. Okej. Okay. Czyli wydaje mi się, że ten klucz wstępu będzie potrzebny do tych drzwi, które były zamknięte, ale w ogóle dalej mi tu coś dzwoni. Ale to z tamtego pokoju. Ciekawe, co tam będzie w ogóle. Jeśli to już jest ostatni sekret Hogwartu do zebrania. Tutaj jak patrzyłem też na innych filmach, to są tylko trzy. Dwie już sobie zebraliśmy. Jedna była związana z pochodniami na moście. Już nie pamiętam, jak ten most dokładnie się nazywał. A drugi był na wieży zegarowej. Trzeba było używać Glaciusa w dokładnym momencie, żeby się otworzyły jakieś drzwi. Trzeba było dopasować okręg na takiej pieczęci. Czy jakoś tak to. Ej, ja już to chyba, no, ominąłem. Żebym się zagadał, zapatrzył. Tak, to było tu? To było przed schodami. Tak, i tu na prawo było. Nieważne. Jezu, przepraszam. Okej. Revelio. No dobra, ale najważniejsze, że zrobiliśmy wyzwanie. Niezidentyfikowany przedmiot na twarz. Pióro przyjęcia i księga dopuszczenia. Księga dopuszczenia i pióro przyjęcia zostały tu umieszczone przez założycieli i nie ruszano ich od tego czasu. Przechowują imię każdego potencjalnego ucznia Hogwartu, gdy tylko pojawią się u nich pierwsze znaki magii. Wow, okej. Okay. Samo pióro jest zdecydowanie łagodniejsze od księgi, która czasem zamyka się, jeszcze zanim imię zostanie zapisane, jeśli objawienie magii nie jest wystarczająco dramatyczne. Dobra, i mamy dwie skrzynie, mamy ogromny stół i korkociąg. Jasny i ciemny brąz. Dwie skrzynie skarbów tutaj były. Nic już mi tutaj nie dzwoni. Tak więc została mi tak naprawdę ostatnia strona przewodnika na wielkich schodach do zebrania. Jednak szczerze mówiąc, ja nie wiem, gdzie ona może być. Może jeszcze tu coś w gabinecie znajdę, ale raczej wątpię. Revelio. No i dobra. Zobaczmy sobie status właśnie tych wielkich schodów. No, zostały nam cztery skrzynie skarbów. Łącznie do zebrania jeszcze.
No i na wielkich schodach została nam jedna strona przewodnika do zebrania. Tak więc też naprawdę spoko. Ja sobie to później zamarzę, bo teraz już mi się nie chce zajmować czasu. Dobra, co ja mam tu jeszcze do ogarnięcia? Skrzynia skarbów w skrzydle południowym. To też jest w ogóle ciekawe, że ja tego nie zebrałem. Ale muszę iść tutaj do skrzydła szpitalnego, czy... A nie, wieża gremium. Idziemy do wieży gremium. Po ostatnią skrzynię skarbów w skrzydle południowym. No i tutaj jak mamy na prawo wieżę gremium, musimy sobie zejść tutaj schodami w dół. I mamy tutaj ropuchę, do której ja nie wszedłem. Lumos. No i tak jak widzicie, jesteśmy w jakimś tajemniczym pokoju. Mamy tutaj skrzynię skarbów. Plecionka czerwona. I tak jak widzicie, tutaj było zejście. Bardzo dziwne i niekonwencjonalne, ale no... Skrzynia skarbów została zebrana. To jest najważniejsze moim zdaniem. Skrzydło południowe, skrzynia skarbów zaznaczone. Ale gdzie może być ostatnia strona przewodnika, to też nie wiem na ten moment, więc to też muszę sobie zostawić na jakiś czas do odkrycia. Muszę jeszcze pochodzić, bo szczerze chodziłem jakoś godzinę po tym Hogwarcie i aktualnie to, co ogarnąłem, to już większość wam pokazałem. Tak? Czekajcie, aneks biblioteki jeszcze. A, i wielka sala. Wielka sala. Najpierw pójdziemy do wielkiej sali. W wielkiej sali znalazłem dwie strony przewodnika. Jedna będzie tutaj przy dziedzińcu wiaduktu. I ogólnie będziemy musieli sobie znowu wrócić do dzieł ksiąg zakazanych, bo ja to chyba, nie wiem, jestem w gorącej wodzie kąpany, że ja tam nie zszedłem i nie zwiedziłem wszystkiego. No i tutaj jak mamy godło Hogwartu, musimy iść, uwaga... w prawo. Schodami w dół. Nie wiem, gdzie ja teraz jestem. Tutaj nawet przy tej minimapie na prawo się nie pokazuje. No i musimy pójść na lewo. Tutaj. Tak jak widzicie, jest tutaj taka czara, gdzie trzeba użyć chyba Confringo. I wtedy dostaniemy stronę przewodnika. No ale w aneksie biblioteki chyba będzie najwięcej rzeczy do zebrania. Dobra. Mamy kolejną stronę przewodnika w wielkiej sali. Czekajcie, ja to sobie zaznaczę. W wielkiej sali mamy jeszcze cztery strony przewodnika do zebrania. I jest jeszcze jakaś strona tutaj. Dobra, super. Bo ja nie mam jej tutaj nawet zapisanej. Jedna jeszcze strona przewodnika będzie w skryptorium, do którego też w sumie zaraz was zaprowadzę. Alohomora.
Revelio. No i rzeczywiście, mamy tutaj coś. To jest chyba ta... klasa kary? Komnata szlabanu. O, okej. Okay. Tak to nazwali po polsku. Sala ta miała być głównym miejscem karania uczniów w szkole. Mimo, że tortury fizyczne nie są już stosowane podczas szlabanu, aura tych przerażających praktyk nadal się tu utrzymuje. Revelio. No cóż no. Życie. dobra. Mamy drugą stronę przewodnika w wielkiej sali. Tu już chyba nic nie będzie. Tam jeszcze jest jakaś kłódka do odblokowania i są jakieś takie niebieskie świece. To też zaraz do tego możemy przejść. Dobra. Revelio. No i dobra, tutaj... Właśnie o tym mówiłem, że mam tutaj kłódkę. Jakieś niebieskie świeczki są tam zawieszone. Tego też nie odblokowywałem, a tutaj te niebieskie świeczki mogą coś... oznaczać. To jest jakiś pokój. What the hell? Wow! Tutaj duchy sobie siedzą. Ej, czemu tutaj się nie odbywała ta rocznica śmierci prawie bezgłowego Nika? Taka ciekawostka. Czysto ciekawostkowa, że tak powiem. W Komnacie Tajemnic tego nie ma w filmie w ogóle, tego wydarzenia. Zostajemy... O! To chwila, co dopowiem. Przez prawie głowego Nika zostaje zaproszony Harry, Ron i Hermiona właśnie na tą rocznicę. Tutaj byli sami duchowie. Były jakieś okropne jedzenie, takie typowo dla, powiedzmy, no, dla trupów, powiedzmy. Tam chyba nawet jakiś prezent mu zrobili. I tutaj chyba właśnie się działa ta rocznica, w tym miejscu. Więc no, to jest bardzo ciekawy smaczek, ponieważ taką lokację mogliśmy zobaczyć tylko w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PS1 i możliwe, że jeszcze na PS2, ale nie daję sobie ręki uciąć, bo jeszcze w wersji na PS2 nie grałem. No i dobra, mamy tutaj stronę przewodnika. Komnata przyjęć w rocznicę śmierci. Właśnie o tym mówię. Ta ponura, rozległa komnata w dolnej części lochów Hogwartu to idealne miejsce na urządzenie przyjęcia w rocznicę śmierci obchodzoną przez nawiedzające zamek duchy. Śmiertelnicy powinni unikać tego typu świąt, albowiem podawane jest tam zgniłe jedzenie, a duchy mogły wyczuć jego zapach. Dobra, super, po prostu super. Mamy tutaj kolejną stronę przewodnika. Revelio. Zebraną. Tu jeszcze mamy do złapania przez Axio stronę. Dobra. Kolejna strona. I coś jeszcze tu dzwoni? Oczywiście, że dzwoni. Czy tutaj chodzi o to? Czy nie? Jeśli tak, to ja zaraz całą wielką salę zrobię. Tak! Super! Boże, trzy strony przewodnika tutaj były. Gobelin polowania bez głów. Strony przewodnika. Ten gobelin przedstawia polowanie bez głów. Grupę bezgłowych duchów zorganizowaną przez Sir Patryka Delaney Podmora, która gra w różne bezgłowe gry. Słynna jest odmowa przyjęcia w ich szeregi ducha domu Hogwartu. Sir Nicholasa de Mimsy Porpingtona Flamela, który w istocie nie jest całkowicie bezgłowy. No właśnie, o to też się rozchodzi, że prawie bezgłowy Nick co każdą swoją rocznicę śmierci próbuje dołączyć do tej organizacji bezgłowych duchów.
No i dobra, słuchajcie, chyba zrobiliśmy wielką salę całą na 100%. Czyż nie? No oczywiście, że tak. Super. Bardzo się cieszę, bo chociaż jedna część Hogwartu została zrobiona na 100%, wielkie schody, tak jak widzicie, jeszcze mi tutaj zostały, ale nie wiem czasami, bo ja tu przypisałem jeszcze jedną znajdźkę do wielkiej sali, ale jak widać, ona będzie podpisana pod inną lokację, więc to mnie cieszy po części. Czy tu nie ma skryptorium? Nie, tu jest korytarz jednookiej czarownicy. No i teraz jestem rozdarty lekko. W ogóle 36 minut. Ile mi jeszcze tych znajdziek zostało do zebrania? No dobra, to już zostawię na następny odcinek. W następnym odcinku już chyba wam pokażę wszystko, jak zbieram, czyli będzie łącznie do zebrania jeszcze 14 stron przewodnika. To jest dużo, mimo wszystko, moim zdaniem. Skrzynie skarbów, jeszcze 3 sztuki mi zostały do zebrania. Jednak ja sobie tutaj... A zresztą, ja to wszystko zaznaczałem na bieżąco. Łącznie zebraliśmy w tym odcinku... więcej niż myślałem. A aneksu nie robiliśmy. 8, 9... Hmm. 14. 14 znajdziek tutaj zebraliśmy, nie licząc notatek, bo notatki tutaj, które znajdujemy w gabinetach, się nie liczą. One nie odblokowują w żaden sposób jakiejś misji czy coś. One nie są podlegane jako znajdźki, tylko jako takie ciekawostki, powiedzmy. Więc to też zajęło mi troszeczkę czasu, no tak jak myślałem, że właśnie no tak będzie. No ale co, w następnym odcinku pokażę wam całą resztę. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Hogwarts Legacy.